będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia filmu, który nagraliśmy tutaj na terenie parafii Sagrado Corazón de Jesus, czyli Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cruz Machado. Do parafii tej należy 21 wspólnot i parafia nasza zlokalizowana jest na południu stanu Paraná. W 1911 roku przybyła tutaj grupa osadników polskich, konkretnie było ich 750 rodzin. I dzisiaj rozpoczynamy wędrówkę, odwiedzając te wszystkie kaplice, we wszystkie wspólnoty, wraz z obrazem, właściwie płaskorzeźbą Chrystusa Króla, którą otrzymaliśmy od pani Ewy Gąsienicy Makowskiej. Obraz ten będzie uroczyście wniesiony do Kościoła Głównego podczas odpustu parafialnego dnia 24 czerwca tegoż roku. No tutaj naszą taką ekipę misjonarską stanowi ksiądz Tadeusz, chodź tutaj Tadziu. O, ksiądz Tadeusz, długoletni misjonarz w Brazylii, w Argentynie, w Urugwaju, Afryce i wielu krajach także Europy. Oraz siostra Klaudia, którą za chwilę pokażemy. Do tej ekipy misjonarskiej ksiądz proboszcz dołączył jeszcze mnie, siostra Klaudia, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Między innymi pracujemy właśnie w Brazylii, w Ameryce Południowej od 11 już lat. Ja jestem w Brazylii 7 lat. Od 2 miesięcy pracy. W tej chwili w drodze do wspólnoty świętego Piotra. Do wspólnoty tej należy około 50-60 rodzin, prawie wszyscy są pochodzenia polskiego. Wracamy do skrzyżowania ulic, dróg, gdzie przy krzyżu przydrożnym czekają już tutaj ludzie i będą witali obraz Chrystusa Króla. Wręczę właśnie obraz komuś, nie? A my? No, przedstawiciele wspólnoty świętego Piotra w parafii Najświętszego Serca Jezusa witają właśnie tutaj obraz Chrystusa Króla. Em nossa comunidade São Pedro, que para nós é motivo de muita alegria, e que a vinda de Cristo Rei traga à nossa comunidade mais união, fé entre as famílias, e para os jovens e crianças, bênçãos, forças e coragem para seguir essa nossa caminhada em comunidade. Pedimos para que Cristo ilumine o nosso país, e que não haja tantos desempregados, drogados, tanta violência e tantas mortes, que haja mais paz, amor e perdão ao próximo. E assim queremos que a vinda de Cristo Rei seja uma bênção de Deus para todos nós. Seja bem-vinda à imagem de Cristo Rei. Przedstawiciele grupy młodzieżowej tej wspólnoty witają o Króla. Cristo, Cristo impera. Cristo vence. Cristo tu. Prezydent tej wspólnoty trzyma tutaj właśnie obraz Chrystusa Króla. No!
jest jeden profesor, nauczyciel i właśnie do tych szkół one tutaj przychodzą ze swoich domów, które rozrzucone są po okolicznych lasach. Takie szkółki zwykle są w jakimś takim centrum danego regionu przy jakichś skrzyżowaniach dróg. Este encontro com Cristo Rei, que veio de longe, esta imagem de Jesus, porque eu tinha gente do parabéns. To nagramy wam też troszeczkę takich widoczków, żebyście widzieli, jak to tutaj ludzie mieszkają, jakie panoramy tutaj w naszej parafii mamy, jakie widoki. Zbliżamy się do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i ludzie już tutaj czekają na przywitanie obrazu Chrystusa Króla. Jesus Cristo é nosso rei, que ele quer visitar as famílias de vocês, todas as casas, que ele quer abençoar vocês, proteger vocês e permanecer sempre com vocês. Todos nós somos convidados para fazer parte deste reinado que Deus preparou para seus discípulos. Então vamos devagarzinho agora dar boas-vindas para o quadro do Cristo Rei. Eu coloco este quadro nas mãos aqui da diretoria. São a Cristo Rei, que é o nosso Cristo, vencendo a morte e se tornou o nosso Rei Celeste. Que todos rezemos pedindo graças, adorando, mas sem esquecer de agradecer, pois Cristo, ao vencer a morte na cruz, ele ressuscitar, tornou a nós também possível esperar a salvação um dia. Najświętszego Serca Pana Jezusa razem ze swoim patronem, jak widzicie tutaj, oczekiwała na obraz Chrystusa Króla. Ja, no inicio, gostaria ler a carta que a primeira dama da cidade de Zakopane, a senhora Eva Gąsienica Makowska, mandou para a nossa comunidade, para paroquianos de Cruz Machado. Rozpoczynając tą uroczystość, odczytam list, przetłumaczony na portugalski, bo nie wszyscy rozumieją po polsku. Akurat w tej wspólnocie jest bardzo mało ludzi pochodzenia polskiego, który pani Ewa Gąsienica Makowska skierowała tutaj do parafian z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie tutaj przygotowuje takie cygaro, to jest taki papieros kriole, jak oni mówią, cygaro kriole. Kroi się tytoń, widzicie, taki przechowuje się w takich tytoń właśnie w takich wałkach, jak gdyby, nie?
skroi tytoń, rozkruszy to i później owinie to w liść kukurydzy. W ostatniej folia do Emilio, aki? Baja. Depta. Mostra como fazer, tak? Właśnie, to jest tutaj ten wysuszony liść i... Guarda paia de novo. Żeśmy go złapali tutaj, no. Palacza jednego. I bo cewaj pra Polonia go robią. O. I mówią, że to jest dużo zdrowsze od tych papierosów normalnych kupowanych w sklepie, bo to jest produkt naturalny, nie? Przez nich wsadzony tytoń, bez jakichś tam chemikalii i tak dalej. Mamy gościnną tutaj wspólnotę Najświętszego Serca Pana Jezusa i po całym dniu pracy czas tutaj wrócić do domu, nie? No jak widzicie, chustka nie zawsze jest w stanie sobie dać radę. Bezdrożach. Człowiek aż czasami się zatrzyma, żeby podziwiać wspaniałe panoramy, które się roztaczają. To wszystko właśnie, co widzicie, to jest nasza parafia. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. I po tych górach, po tych lasach, nad tymi wodami mamy poszczególne wspólnoty. I w tej chwili dojeżdżamy do następnej wspólnoty Nossa Senhora de Fátima. Ludzie tutaj czekają właśnie na przyjęcie obrazu Chrystusa Króla. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Vamos querer mais preparar lá o som na escola. Vocês têm próximo som, compadre Casimiro, vocês vão subir à escola.
Santo. Amen. Amen. Panu tym Panu, tym Panie. Tak jak żeście pewno zauważyli, wiele wspólnot nie ma swoich kaplic. Msza się odprawia po tych malutkich szkółkach powiatowych. Ale w tej chwili w naszej parafii budujemy właśnie trzy kaplice nowe. To jest jedna z tych kaplic. Także już wkrótce trzy nowe wspólnoty będą miały swoją świątynię. Do tej wspólnoty należy bardzo dużo ludzi pochodzenia polskiego. I praktycznie można by było tutaj odprawiać msze święte w języku polskim. Wszyscy by zrozumieli. Także parę ujęć teraz na budującą się kaplicę pod wezwaniem Ducha Świętego. Gloria.
radość, na esperanza, que não decepciona. Sua cabeça sorriu. Que muito está abandonado, depois de terem desprezado teus mandamentos.